Wielką radością, że po raz kolejny, czyli już szósty raz, możemy wspólnie uczestniczyć w naszym parafialnym święcie Jukundusa, którego nasza parafia jako nieliczna, bo wiadomo, że tam gdzieś jakaś cząstka jeszcze będzie, ale my mamy największą część świętego Jukundusa w relikwiach w naszym kościele parafialnym. I dlatego to jest szczególny powód i tytuł od 6 lat, aby wpatrując się w jego wspaniały przykład męstwa, odwagi, żywej wiary, móc także przez nasze tutaj wspólne doświadczenie wspólnoty parafialnej, kościelnej, bo przecież jest wielu gości także, iść za jego przykładem. Wszystkich bardzo serdecznie, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, witam i życzę, aby był to czas, który pozwoli nam jak najpiękniej dzisiaj wypełnić ten dzień, który związany jest z uroczystością Pięćdziesiątnicy Zielonych Świąt Zesłania Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich Państwa w imieniu swoim i wszystkich członków Stowarzyszenia Jukundus. Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy Państwu miłego popołudnia. Cieszmy się wzajemną obecnością. Chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że wzorem lat ubiegłych cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z naszej parafii. Także zachęcam do ofiarności i jeszcze raz życzę miłego świętowania. Różnego rodzaju ciasta i nie tylko, koktajle,
Tam, jak podejdziemy, wszystko zobaczymy, nie trzeba tłumaczyć. Teren nie jest aż tak bardzo rozległy. Także zapraszamy przede wszystkim do kupna losów. Nagrody można sobie oglądać na dwóch stoiskach. Nagrody główne są ogrodzone paletami. Jest tam m.in. lodówka, agregat prognoturczy, Fogo, rower, meble ogrodowe, narzędzia. No to każdy sobie zobaczy, co tam jest. To są nagrody główne, które będą losowane o godzinie 18. A wszystkie inne nagrody, takie, które możemy od razu sprawdzić, czy wygraliśmy, czy nie, to są, no powiedzmy, na ścianie plebanii. Także możemy oblegać grochówkę, kiełbaski. No, są oczywiście lody. Są lody pingwiny, tak się nazywają. Są sprzedawane, jak ktoś podejdzie, to zobaczy, kto sprzedaje lody, nie będę zdradzał. Jest oczywiście napitek Jukundusa, to już jest też tradycja, że co roku mamy takowy. I kwas chlebowy, to są z zimnych napoi, kwas chlebowy, napitek Jukundusa, kawa, herbata jest w kawiarence. Oczywiście przed nami jeszcze jest mnóstwo atrakcji. To będę stopniowo wszystko wyjaśniał, tłumaczył. Jest też kram Jukundusa, tam są różne gadżety związane ze stowarzyszeniem. Jest kiermasz książki. Jest też prezentacja książki. Prezentacja książki osoby z niedaleka, z Gostynia. To też można sobie tam wszystko zobaczyć, dopytać się. Jest autor tejże książki. Oczywiście są zwierzątka, osiołki, króliki, drób, dzisiaj niejadalny. Zapraszamy serdecznie również do strzelnicy sportowej, no i wiele innych miejsc. Ale póki co mamy jakieś pół godziny na to, żeby sobie wypełnić żołądki. Kapelusz, żeby pszczoły nie pogryzły. I można później wyjmować sobie z tego miód. Widziałeś pierwszy raz, co? Chcesz zobaczyć do góry? Chodź, zobacz. Pszczoła nie atakuje, jeżeli się jej nie wygrasz. Pszczoła sama z siebie nie atakuje. Chcę spróbować. Proszę bardzo. Informacja tutaj od pszczelarzy dotarła, że dla dzieci degustacja miodu za darmo. Zapisy w tym momencie pod namiotem reżyserki. To jest ten czerwony namiot na środku placu. Czerwony namiot na środku placu.
głowem, taki już trochę starszy, dzieciak idzie właśnie na szczudłach. Tam zapraszam serdecznie, jeżeli są chętni. Proszę Państwa, jak już widać na scenie, mamy ustawionych młodych artystów. Za chwilę pierwszy punkt programu na scenie, występ Moraczeba. Będą się zmieniać wiekowo, ale też w sensie ubioru, dlatego z boku jest ustawiona garderoba, tam się szybko przebierają, wszystko bardzo profesjonalnie, wszystko się zgadza. Pierwszy taniec to będzie polonez.
Gratulujemy serdecznie. Thank you.
Gratulujemy serdecznie. Zwłaszcza, że to była premiera, to tym bardziej.
zgodzi, że wszystkie występy były naprawdę piękne i wszyscy zaśpiewaliście naprawdę bardzo ładnie. Jednak wiadomo jest to, że zwycięzca zawsze musi być jeden, ale to nie oznacza, że was pomijamy. Każdy z was dostanie upominek tutaj ufundowany od Jukundusa i to jest, są dokładnie, to są bony do sklepu Action za 40 zł. A zwycięzca dostanie jeszcze taką statuetkę i do Empiku za 100 zł. Więc uwaga, uwaga, fanfary, musimy ogłosić tego zwycięzcę. Więc zwycięzcą pierwszego konkursu, bo może nastanie ich więcej, The Voice of Church, czy tam Jukundus, została Julia Makowiecka i brawa dla niej! A wszyscy pozostali dostają nagrody i naprawdę bardzo wam gratulujemy. Zachęcamy was do wzięcia udziału za rok w tym samym konkursie. Yeah.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without you by my side. Yeah. Są wznoszone przed scenę i w międzyczasie usłyszymy, kto był ten, no w zasadzie to nie jest szczęśliwcem, kto po prostu ma tak dobre oko, że wystrzelał największą ilość punktów. Tak, najpierw przeczytamy nagrodę za kura, w zasadzie wyczytamy zwycięzców. Tutaj pierwsze miejsce zajął Norbert Paszkowiak, który strącił tego kura, dla niego pierwsze miejsce. Także poprosimy może na scenę drugie i trzecie miejsce. Tylko, że on go strącił, to prawda, ale kijem. Więc ja nie wiem, czy to się liczy. Bo z broni nikt nie mógł go uszczelić i no właśnie kij. Tak, to prawda, jak ksiądz Konrad wspomniał, trwało to aż 16 serii, więc około ponad 300 strzałów. Tak, drugie miejsce zajął Gzyl Wojciech i trzecie Przemek Samson. Może zapraszam też na scenę, żeby się pokazać, jak dobrze strzelaliście. I teraz ta najważniejsza konkurencja, czyli trzy strzały do tarczy. Tutaj najlepszy wynik zaliczył Wędzonka Tomasz, dla którego właśnie oto ta tarcza, którą tutaj pan Tadeusz trzyma. Drugie miejsce dla pana Ratajczaka Marcina. Nie ma go! Daj tu Marcin! Jeśli nie ma Marcina, to poproszę żonę. I trzecie miejsce dla pana Piotra Marka. Trzecie miejsce. Dobrze. Dobrze, no niech będzie się to Daniela. Zapraszamy. Widać, że się pali do tego. Pewnie, że się pali. I od każdej nagrody 10% na klasztor. Kto wygra generator, to ma wszegibane. 300 by będzie musiał dać. Dobra. Dobrze. Więc tak, może zaczniemy od czego? No wprawdzie nie jesteśmy głodni, bo tych stoisk jest sporo, jeszcze można korzystać, ale tutaj mamy taką nagrodę, nie wiem jak powiedzieć, żywieniową. Talon na miesięczny abonament obiadowy dla jednej osoby. Przysmaki przez cały miesiąc zajadać będzie właściciel losu o numerze 566. 566. To teraz się już rozsmakujesz całkowicie. Proszę bardzo. Ale jeszcze formalność sprawdzimy. Ja muszę przypomnieć sobie. Tak. Patrzę, czy nie jest sterowany. O przedarciu się zgadza. Pięknie. Gratulujemy. Pierwsza nagroda wylosowana. Może teraz będzie zestaw narzędzi. Sponsorem jest pan Dominik Zacharski. Także można mu później podziękować za tą nagrodę. O, jesteśmy w XX wieku. 1950. Pięknie. A czy pani ma co zrobić z tymi narzędziami? Jutro na Allegro, tak? Tak myślałem właśnie. Dobrze. Proszę bardzo, gratuluję. Ale jeszcze musimy ku formalności. Zgadza się, wszystko się zgadza. Niech dobrze służy. Dobrze. To może teraz komputerowo. Komputerowo, głośniki.
zestaw głośników komputerowych. Aha, i to jest takie już lepszejsze, bo to przez Wi-Fi też działa. Tak jest. Byle burmistrz nie wygrał, bo on to ufundował. 714. Co? Nie mówię o szarych, tylko wiem, że masz, ale masz komórkę, telefon? To możesz słuchać, pięknie, sprawdźmy. O, zgadza się. Gratulujemy. Nie tak szybko pójdzie, bo te zestawy to każdy osobno losujemy. Krzesło jedno, drugie to nie jest razem. Tutaj wszyscy myślą, i każdy osobno. I każdą sztachetkę osobno oczywiście też. Dobrze. Aha, bo najpierw co jeszcze? Dobrze. To może teraz wiertarkę. Wiertarkę ufanowaną również przez pana Zacharskiego, firmy MAC, czyli Castorama. Paszkowiak się wkurza pewnie w tym momencie. 1082. Pięknie. Umiesz się już czymś takim posługiwać? Potrafisz, świetnie, ale pokaż jeszcze los. Zgadza się, gratulujemy. No to... No właśnie, to jest problem, ale na pewno francuskie. No to pisze, że zrobiono we Francji. I na słodko, i mięso, nie wiem jak to nazwać, takie coś, widzicie? O. Nie, tam się wkłada takie, wiecie, takie łyżeczki. Proboszcz ma takie coś, jak to się nazywa? Jak? O kurde. To lepsza wiara siedzi. Fondi. A siostra ma. 771. Ja mam dla ciebie propozycję. Weź nawiedź wiertarką trzy dziurki, będzie się szybciej, wiesz, smażyć, bo ciepło będzie przechodzić. 771. No jest, no niestety. Obaliska, jak wygląda, każdy widzi. Samorząd mieszkańców ufundował ten prezent. Nie wiadomo, kogo chcą wyeksmitować z gminy. To jest ważniejsze pytanie, bo to, że ufundowali, to oczywiście pięknie, ale kogo oni chcą wyeksmitować z gminy? Zaraz się dowiemy. 2296. 2296. Wysoki numer tym razem. Losów? 40 na raz. No. Przy 40 losach to naprawdę należało się. Gratulujemy, dziękujemy. Zgadza się. To teraz pierwsza sztachetka od tego krzesła, tu oparcie. Dobrze. 2101. Wszystkie te meble, które widzimy, zrobił pan Wojciech Krause. Pan Wojciech Krause z Tarnowej Łąki. Z zawodu mechanik samochodowy. Z zamiłowania stolarz. Dobrze, więc brązowy zestaw jest pana. Więc rowerem z tego festynu odjedzie. Miejmy nadzieję, że jakaś kobieta. Ja nie wiem, czym chciał odjechać takim rowerem. Chyba, że po ciemku, dobrze. Najładniej by pasował do jakiejś takiej smerfetki, nie? To są takie smerfne kolory. No. Ten rower ufundowało Stowarzyszenie Jukundus. 2033. 2033. Nie wierzę pani, ale tak jest. Zawsze chciała pani taki rower, ale ten rower zobowiązuje. Trzeba kupić do niego białe rękawiczki, wie pani? Do tych białych rączek. To tak normalnie się nie da. Muszą być białe rękawiczki. Jeżeli ma pani na to tydzień, jeżeli nie, odbieramy nagrodę. Teraz zestaw ogrodowy, znaczy mebli ogrodowych, szary. 1, 3, 2, 9. 1329! Oczywiście, się zgadza. Całkowicie. Może pani się usiąść tutaj. Nie? Wierzy pani? Tak jest, dobrze. Ale pani wierzy, że to jest pani. Tak jest, dobrze. Dobrze, zostały nam dwie nagrody. Lodówka, ufundowana przez firmę zresztą pana Łukasza Wojciechowskiego, który to wszystko nagrywa, ale nawet gdyby nie ufundował lodówki, też by nagrywał. I tę lodówkę zabierze ze sobą właściciel losu o numerze 493. Widzi pani, ufundowała pani torbę, a otrzymała lodówkę. To jest przynajmniej razy 25. Dobrze. Nie byle co Amika. To będzie od dzisiaj pani przyjaciółka, bo z łaciny Amika to przyjaciółka. 493. Pięknie. No i została nam najgłówniejsza nagroda.
agregat ufundowany przez firmę Fogo, stabilizowany. Z tego co wiem, już zalany olejem, tak? Skoro zalany olejem, zalany też, ale nie to co myślicie, w sensie, że zalany, że paliwem. Czyli można za chwilę jeszcze odpalić, pokazać jak to działa. Zapraszamy pana Dominika, żeby pokazał, że tutaj to wszystko działa, bo inaczej będzie obciach. Musi ktoś, kto wygrywa nagrodę główną, odpowiedzieć na pytanie konkursowe, bo wiecie, loteria to jest totalizator, to jak nie można sobie zrobić, a można zrobić konkurs. Więc to jest konkurs, będą trzy pytania, więc osoba, która nie odpowie, a wylosuje, niestety naprawdę nie może dostać tego agregata. Przepraszam, agregatu. No to odpalamy. Kiedyś się mówiło jedną zapałką, tu jednym pociągnięciem. Wszystko działa, chodzi. Gra i się obraca jak u pana Ignaca. Karta gwarancyjna, wszystko jest. I numer. 280. Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Dobrze, opowiadałeś prawidłowo. Agregat jest twój. Jeszcze raz wszystkim, którzy od samego początku do końca towarzyszyli, uczestniczyli, odpowiedzieli na zaproszenie, serdecznie dziękujemy. Tak, podobnie jak ksiądz proboszcz, chciałam podziękować państwu przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia i spędzenie z nami tego popołudnia. Również dziękuję księżom za włożone serce, wszystkim naszym koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia. Tym widzialnym i tym niewidzialnym tutaj. Naszym przyjaciołom, znajomym, którzy przyczynili się do organizacji tego święta, sponsorom, wszystkim darczyńcom. Wszystkim tym, którzy brali udział w konkursach, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich sympatyków, powiem, portalu, bo to jest i telewizja, kanał na YouTubie, fanpage na Facebooku i strona, także serdecznie pozdrawiam wszystkich korzystających z profilu Rodzina 24. Nasz fest, ten święto Jukundusa właśnie zostało zamknięte. Bardzo cieszymy się z tego, że mieszkańcy gminy, bo nie tylko parafii, całej gminy, nawet spoza gminy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, że byli z nami, że chcieli ten czas z nami przeżyć, spędzić. Cieszymy się, że pogoda dopisała, że wszystko się udało, że było bardzo sympatycznie, że są też dobre głosy od uczestników, którzy byli po raz pierwszy, że żałują, że wcześniej nie wiedzieli o tym, że coś takiego jest zorganizowane. Po prostu bardzo się cieszymy. No i co? No, festyn się zakończył za rok następny, więc bardzo serdecznie zapraszamy za rok 7 już święto Jukundusa. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.